Dobra, idziemy, co? Słuchajcie, mamy też dla Was konkurs, jak po ostatnim rajdzie Breslau. I zasady konkursu będą bardzo podobne do poprzednich. To znaczy, odpowiedzi na zadane pytanie udzielacie tutaj na YouTubie w komentarzach poniżej. I będzie to liczba, którą będziecie musieli zgadnąć. Liczbę, którą musicie zgadnąć, to jest masa tego samochodu, ale masa w sytuacji takiej, żeby zawsze było sprawiedliwie. Kiedy jest w pełni zatankowany, umyty bez błota, z pilotem i kierowcą na pokładzie. W pełnym rynsztunku ma ze sobą wszystkie elementy koło zapasowe, na które jakby startujemy w rajdzie. Tak, wyposażonym autem, po tym jak powrócimy z tego rajdu, wjedziemy na wagę i zważymy go. Dokładność musi być do 10. To znaczy, waży 1220 kg. Jak podasz 1222, to i tak będzie 1220. Więc chodzi o dokładność 1980,0. Więc o taką dokładność nam chodzi w tym konkursie. Co można wygrać? Wygra 10 osób. Ze wszystkich komentarzy, które udzielicie, wybierzemy 10 osób, które było najbliższe wyniku. Czy lekko przekroczyło, czy lekko było poniżej, które będzie najwyższe. I co? 9 osób wygra t-shirty, takie. A pierwsza osoba, ta, która będzie najbliżej, wygra zestaw, który się będzie składał z takiego t-shirta, z takiej zajebistej kurtki i czapeczki. Proszę się rozejść, robię to z tego tłumu. Czapeczki, tylko wasza będzie świeża, bez napisu Bartek. Więc, co, poniżej komentarze, jaka jest masa całkowita pojazdu, którym wyjeżdżamy na rajd. Wysyłajcie komentarze, czekamy na odpowiedzi przez najbliższe 4 dni, w niedzielę, do końca dnia, tak się będzie kończył rajd. Zakończymy zbieranie komentarzy. Rozstrzygniemy w przeciągu pewnie tygodnia i rozstrzygniemy nagrody. Trochę nam organizacyjnie to schodzi, ale słuchajcie, nie jesteśmy organizacją, jesteśmy frykami, którzy jeżdżą w offroadzie, więc trochę nam to zajmuje, ale na pewno doślemy wszystko wcześniej czy później. Zapraszamy.